Brad Carter. A to jest Make Poland Great Again. Zanim zaczniemy, wiadomości ze świata finansów. Mateusz Kijowski nie ma pieniędzy. No, wielki dramat. Fani KOD-u ruszyli z pomocą. Siostra posłanki Pawłowicz, pani Ela, zorganizowała zbiórkę pod nazwą Stypendium Wolności. Dzięki temu na stronie zrzutka.pl między takimi depresyjnymi hasłami jak Uratujmy małego Huberta czy Walczymy z białaczką Antosi pojawiła się twarz tego kolesia. Ma dwie ręce, dwie nogi, motor, nic mu nie dolega, ale wziął kredyt we frankach, potem trochę nie miał pracy, potem coś tam, no i takie 30 tysięcy, no naprawdę by mu ulżyło. Zwłaszcza, że idą święta. Dlatego bądźcie hojni, otwórzcie swoje serca, tym bardziej, że jak wyliczył Mateusz, żeby tak w miarę komfortowo żyć, potrzebowałby 8,5 koła miesięcznie. Alternatywa jest straszna. Jeżeli nie uda się zebrać wystarczającej kwoty, to Mateusz Kijowski będzie musiał pójść do pracy. Zróbmy, co w naszej mocy, żeby do tego nie doszło. Londyn, Los Angeles, Pekin, Warszawa. Co łączy te cztery miasta, poza tym, że wszystkie poza Warszawą i Pekinem mają w nazwie literkę N? Smog. Smog. Dla jednych ten latający stwór z Gry o Tron, dla innych taka mgła z kurzu. A że przez ostatnie trzy dni czytaliśmy o smogu artykuły na Wikipedii, to czujemy się ekspertami, dlatego w dzisiejszym odcinku opowiemy wam o tym latającym stworze z kurzu, w skrócie stwórzu. Ale zanim powiemy, co to dokładnie jest smog, to od razu musimy wam powiedzieć, że Polska jest w smogu naprawdę dobra. W smogu. W smog jest naprawdę dobra. Wszyscy się pałują tym, że Polska jest na 7 miejscu w rankingu FIFA, tymczasem w rankingu smogu w Europie w pierwszej 50 miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu są aż 33 miasta z Polski. Chociaż są tam takie miasta jak Pszczyna, która ma w nazwie Szczyna. Śmieszne. W każdym razie to tak jakby w Lidze Mistrzów wszystkie drużyny były z Polski. Albo jakby 33 z 50 ostatnich Oscarów dostał Andrzej Wajda. Albo jakby w regatach Sydney Hobart, Mateusz Kuśnierewicz zajął wszystkie miejsca. A że temat jest nudny, jak ta wyliczanka przed chwilą i zajmujemy się nim tylko wtedy, kiedy nie da się oddychać, dlatego najpierw poprosimy o uchylenie okna. O, od razu świeże powietrze. Pyszny dieselek. Mniam, mniam. Mniam, mniam. I w tej miłej atmosferze rozprawimy się z 5 najpopularniejszymi mitami na temat smogu. Zapraszamy. Mit pierwszy. Smog jest zrobiony ze zbyt drobno startego parmezanu. Otóż nieprawda. Gdyby tak było, to Warszawa byłaby największym spaghetti na świecie. A nie jest. A nie jest. Smog to tak naprawdę taka mgła, ale nie z sera, tylko z kurzu. No i ktoś powie, kurz, wielkie Michalo, wystarczy szmatka, odrobina pronto i po problemie. Ale przecież powietrza nie da się wycierać szmatką. No właśnie. Smog składa się ze związków chemicznych i pyłów. I w tych pyłach jest dosłownie wszystko. To, co wylatuje z komina, z rury wydechowej, ale też starte opony, klocki hamulcowe, kaszel. I większość składników tego syfu jest dla ludzi szkodliwa. I takimi największymi bad boyami w boys bandzie zwanym smogiem są oczywiście PM10 i PM2,5. I PM10 to są takie większe pyły, a PM2,5 to są takie mniejsze, bardziej złośliwe, chaotyczne, zawsze spóźnione, zawsze wszystkie oczy na mnie, skąd my to znamy, trochę jak kolega tutaj, ale nieważne. O ile te małe pyły dostają się do krwi, a z krwią nawet do mózgu i do pindola, to te większe są bardziej kulturalne, bo zatrzymują się tylko w płucach. Jedne i drugie zawierają mniej więcej to samo, ale takim najgroźniejszym związkiem jest benzoapiren. Dla znajomych po prostu rakotwórczy benzo. A jak bardzo zawadiacki i mroczny jest benzo, no powiemy tylko tyle, że gdyby smog był Backstreet Boys, to benzo byłby AJ-em. Mit drugi, smog powstaje we włoskich restauracjach. Też nieprawda, ten mit wynika z pierwszego mitu, a jak już ustaliliśmy, smog nie składa się z parmezanu, tylko ze związków chemicznych. Skąd się biorą w powietrzu te związki chemiczne? Jakub? Rafał? Przeciętny mieszkaniec Polski może myśleć, że smog bierze się z wielkich kominów elektrowni węglowych, ale
Fakty są inne. Zaledwie 9% wszystkich pyłów to zasługa energetyki, czyli spalania węgla. Elektrowni zresztą nie ma aż tak dużo, a te, które są, mają na kominach filtry. A poza tym to są profesjonaliści i wiedzą, co robią. Zacznijmy od tego, że wszystko zależy, o jakim smogu mówimy, bo jest kilka różnych. Jest na przykład spotykany latem w Warszawie bardzo prestiżowy smog typu Los Angeles. Amerykański, tak. Prosto z Ameryki. I on powstaje z połączenia spalin i słońca. Oddycha nim Meryl Streep, a mimo to nadal jest niezdrowy. Jego najpopularniejszym kuzynem, popularny u nas zimą, jest smog londyński. Pogardzany od kiedy 60 lat temu w kilka dni gołymi rękoma na Trafalgar Square zabił 12 tysięcy osób. Smog londyński stworzyli sami Londyńczycy, paląc w piecach parasolkami i szalikami Burberry. Po czym nastąpiła tak zwana inwersja temperatury i syfiaste powietrze zostało zamknięte w bańce i w efekcie dużo ludzi się udusiło. Ale fun fact, smogiem londyńskim oddychał m.in. Winston Churchill, także cała sytuacja nie jest taka jednoznaczna. W każdym razie w centrum Warszawy najwięcej smogu produkują samochody stojące co 5 minut na czerwonym, ale już w Krakowie przedwojenne piece zasilane mułem węglowym i kapciami. I tak wygląda sytuacja w całej Polsce. Smog bierze się głównie z tak zwanej niskiej emisji, czyli z tego, czym Polacy palą w piecach, kominkach i kotłach. Jak szacuje Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, aż 52% pyłu PM10 i 87% rakotwórczego benzo bierze się właśnie z niskiej emisji. I niestety okazuje się, że paliwo złej jakości to nie tylko kalosze, reklamówki czy stare meble. Nawet palenie drewnem, które wydaje się super fajne i ekologiczne, no też jest żenujące. A taka sosna? To już w ogóle dramat. Nie dość, że generujesz smog na pół Wilanowa, to jeszcze w trakcie palenia w kominku poziom pyłu PM10 w pomieszczeniu skacze nawet do 500 mikrogramów na metr sześcienny. Dużo, mało, no powiemy tylko tyle, że poziom alarmowy dla PM10 zaczyna się od 300 mikrogramów. Czyli niby chcesz spędzić romantyczny wieczór przed kominkiem, a równie dobrze mógłbyś wylizać autostradę w Pekinie. Mit trzeci. Smog jest bardzo zdrowy dla dzieci i kobiet w ciąży, a poza tym jest zrobiony z parmezanu. No nie! Zdrowy z tym parmezanem. Nie jest zrobiony z parmezanu i nie, smog nie jest zdrowy dla nikogo. I nie bardzo jest jak uciec przed tym syfem, bo tu uwaga, powietrze w środku budynku, to ono się bierze z zewnątrz budynku. I ściany, i okna, kto by pomyślał, zatrzymują tylko 50% tego syfu. A jak jesteś i chcesz na przykład iść na spacer, to sobie tak chodzisz, cieszysz się życiem i myślisz, o kurczę, ale fajnie, tak zdrowo się przejść, podrać świeżym powietrzem. No a właśnie wypaliłeś paczkę fajek bez filtra. No może nie paczkę, ale jak teraz w Krakowie stężenie benzo jest na poziomie 8 mikrogramów na metr sześcienny, to oznacza, że chodząc 4 godziny po rynku, do twoich płuc trafia ekwiwalent 4 papierosów. A że ciężko chodzi się po mieście na jednym wdechu, to wszyscy jak tu siedzimy, w praktyce jesteśmy biernymi palaczami. Szacuje się, że w Polsce z powodu smogu przedwcześnie umiera około 40 tysięcy ludzi rocznie. 40 tysięcy to dużo, prawie 13 razy więcej niż w wypadkach drogowych i o, fun fact, 40 tysięcy więcej niż zabijają uchodźcy. Ale nawet jak nie umrzesz od smogu, to życie w chmurze kurzu nie jest fajne. Smog powoduje choroby układu krążenia, alergię, astmę, osteoporozę, bezpłodność, depresję, demencję i co najgorsze, męczących bóle lewaków. A pamiętacie tego rakotwórczego benzo? Okazuje się, że rakotwórczy benzo ma taką ksywę nie bez powodu, on naprawdę daje raka. Nie tak jak nasze żarty, o, wasz żart dał mi raka, zaraz umrę, a potem wszystko jest okej, okay, tylko tak na serio, raka płuc, raka mózgu, raka skóry. I statystycznie przez smog przeciętny Polak żyje o 10 miesięcy krócej niż żyłby, gdyby smogu nie było. Mhm. 10 miesięcy to może nie jest jakieś imponujące, ale 10 miesięcy tu, 10 miesięcy tam. To jest 20 miesięcy. To jest 20 razem. Pomyśl, co przez te 10 miesięcy mógłbyś zrobić. Policzyliśmy, że mógłbyś pójść na piechotę do Paryża, zobaczyć co i jak i wrócić do domu. I wtedy umrzeć. Mit czwarty. Jedyne, co możemy zrobić ze smogiem, to posypać nim spaghetti. Nie, nieprawda, nie można smogiem posypać spaghetti. Zostawmy już ten temat. Walka ze smogiem dzieli się na dwa etapy. Pierwszy i drugi. Zacznijmy od drugiego. Etap drugi to jest to, co możemy zrobić, kiedy smog już istnieje. I tu odpowiedź nasuwa się sama, nie oddychać. No jest jakiś pomysł, podobno bardzo zdrowy dla płuc, no ale na przykład ciężko się wtedy kicha. Zamiast tego w Rotterdamie i Pekinie postawiono specjalne wieże, które mają odsysać smog z powietrza. A jak już go odessią, odsysą,
to potem z tych syfów, które zostają, można zrobić na przykład pierścionek. Kawał porządnej biżuterii. Innym pomysłem są helikoptery, które skrapiają smog i w ten sposób zamieniają go w kałużę. A jak kogoś nie stać na helikopter, to innym rozwiązaniem są maseczki antysmogowe. Nie dość, że palą mniej niż helikopter, to jeszcze wyglądasz jak chirurg. Można też montować okna z filtrem, można inwestować w oczyszczacze powietrza, ale to wszystko są doraźne pomysły, które walczą ze skutkami, a nie z przyczynami. A skoro drugi etap mamy za sobą, to przejdźmy do pierwszego, czyli walczenie z przyczynami smogu. W 2015 Sejm przyjął ustawę antysmogową, na podstawie której województwa mogą tworzyć własne uchwały antysmogowe. Do tej pory takie uchwały wprowadziło 6 województw. Małopolskie, Śląskie, Dolnośląskie, Opolskie, Łódzkie i Mazowieckie. Jak łatwo zauważyć, uchwał nie przyjęło 10 województw. Pomorskie, Zachodniopomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Lubelskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Świętokrzyskie oraz oczywiście województwo wielkopolskie. Już tak? Tak, to już nie ma więcej województw. To sytuację województw mamy klarowną. Osobne przepisy mają również poszczególne miasta. Duszniki-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój i Szczawno-Zdrój. Już wystarczy. Short story long, uchwały regulują czym i w czym można palić. Czyli, że nie można palić mułami, flotokoncentratami. Wszystkie nowe instalacje muszą spełniać nowe wymagania. A we wrześniu tego roku minister rozwoju zabronił sprzedaży i montażu najmniej ekologicznych kotów, zwanych kopciuchami. Zajebista akcja z tymi kopciuchami. Miasta inwestują też w elektryczny transport miejski. Są też kampanie społeczne mające wytłumaczyć ludziom. No tak, to są też kampanie. Dlaczego palenie siatkami wcale nie jest takie ekstra, jak się wydaje. A jak już jesteśmy przy siatkach, to niedawno weszła w życie ustawa foliówkowa, która polega na tym, że będziemy płacić za darmowe siatki, a te pieniądze trafią do budżetu i zostaną przekazane właśnie na walkę ze smogiem. No i naprawdę ciężko sobie wyobrazić lepszy pretekst do puszczenia kawałka siatka foliowa zespołu Gówno z Gdańska, więc oto on. Siatka foliowa, lata nad domami, dłużej się rozkłada niż to, co między nami. Stara to za mało, by nic nie zostało. Mit piąty, za smog odpowiada Leszek Miller. Prawda. Ale tylko w 1/8. Tak samo jak pan Leszek, za smog odpowiedzialny jest Buzek, Belka, Marcinkiewicz, Kaczyński, Tusk, Kopacz, Szydło. Dlaczego akurat te 8 osób? Rafał? Jakub? Bo są to premierzy Polski. No w 2000 NIK opublikował swój raport o obrotach ciał niebieskich, w skrócie nazwany raportem o stanie powietrza w Polsce. I już 17 lat temu w tym raporcie NIK apelował o wprowadzenie norm ustalających jakość paliw, którymi palimy w piecach, bo inaczej obudzimy się z głową w nocniku. No i 17 lat później faktycznie budzimy się z głową w nocniku. Minister zdrowia mówi wprawdzie, że ten nocnik jest tylko teoretyczny, ale tylko w trakcie tego programu z powodu smogu zmarły 2 osoby. Tu, na widowni. Także bardzo nam przykro. A NIK w raporcie z tego roku dotyczącym progresu walki ze smogiem na Śląsku mówi: wskazanie realnego, dającego się przewidzieć terminu, w jakim stan powietrza zostanie, czyli tak na mnie patrzy, zostanie doprowadzony do wymaganych norm, jest niemożliwe. Ale to nie jest tak, że winni są tylko politycy. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy nie palił w kominku, kto nigdy nie jeździł dieslem. No ale z drugiej strony mieliśmy inne rzeczy na głowie niż głupi tlen. Zresztą, powspominajmy. Wie mnie, dobrze? Od 2 dni jest tak upierdolony stół tutaj. Panie pośle... Pan jest zerem, panie zawsze pośle. Można panie, się panie pośle... Krzysztof głośno! Tak, Krzysztof Trypso! Ale ja bez żadnego trybu! Także nie ma się czemu dziwić, dziękujemy bardzo! To był Make Poland Great Again! Oglądajcie nas za tydzień o 18 na Gazeta.pl. Ale również na YouTubie i Facebook.com. No, także to był dramat.